Jagiellonia cieszyła się z gola już po kwadransie gry. Odbitą po strzale Hańki piłkę posłał do bramki Brazylijczyk Thales Schütz. Widzew grał bardzo źle. Tuż po przerwie mogło być 2-0, gdyby będący na spalonym Schütz nie dotknął piłki zmierzającej do siatki po strzale Nawodczyńskiego. W 80. minucie łodzianie zaatakowali i wyrównali. Andrzej Rybski wykorzystał błąd Nawodczyńskiego. 5 minut później okazało się, że szczęście sprzyja lepszym, a lepsza w tym meczu była Jagiellonia, która dzięki bramce Dzidosława Żuberka zasłużenie pokonała Widzew 2-1.